Hello people, jakby tu powiedział nie jeden Amerykanin. Otóż, jak widzicie, klimaty amerykańskie. Zapraszam Was na kolejną podróż po kalifornijskich szlakach w grze Howling. Dziś obskoczymy wschodnie wybrzeże, znaczy wschodnie wybrzeże, źle mówię. Wschodnie rejony Kalifornii, czyli takie pustynne, dosyć fajne tereny. Bishop Pine, Fresno, gdzieś tam w tych okolicach, także zaczynamy w takim razie. Trasa nie byle jaka. Na początku może łatwa, później zacznie się troszeczkę schodków. Ciągnik też bardzo fajny, ponieważ jest to drugi z ciągników, który mam wgrany. Tak jak Wam mówiłem, Kenworth W900B, edycja 2008. Do ładunków ciężkich z silnikiem Caterpillar C15. Zobaczmy, jak on wygląda z zewnątrz. To jest ten model, o ile się nie mylę, też Iwana, ten, który tę mapę tutaj stworzył. Tak coś mi się wydaje, chyba że to jego model jest. Dobra. Jedziemy w takim razie, uruchamiamy sprzęt. Musimy tam podjechać naprzeciwko firmy, wziąć ładunek i ciśniemy w takim razie. Mam nadzieję, że tu nikt nie wyskoczy. Muszę tak na przestrzał pojechać. Teraz jedziemy w takie dosyć ciekawe miejsce, mocno górzysty teren, będę odbijał z drogi stanowej 45 kalifornijskiej i będziemy wjeść koparkę excavator, jakby to Andy powiedział, do miejscówki Lodging Site A21, to jest jakieś oznaczenie na tej trasie, także wjeziemy koparkę, cena za kurs $3000. Akceptujemy i bodajże naczepa jest tam z tamtym kontenerem schowana. Zaraz zobaczymy. Jest. Także tu musimy troszeczkę pomanewrować między te to i to, jak kontenery. Muszę dzwonić, dobra. Czy uda mi się tutaj dobrze zaparkować? No jest, nie mogę wyczyść tych lusterek w hałubie. A już w ogóle. O, całkiem ładnie poszło. Pyc. Dobra, wyjdziemy sobie teraz z ciężarówki i pokażę Wam. Przepraszam, muszę zmienić prędkość kamery na 10, weźmiemy. O! Obejrzymy sobie naczepę. Bardzo ładna naczepa produkcji Modera Bora bodajże. To jest ten gość, który stworzył naczepę pod kontenery. Między innymi tę naczepę, to jest naczepa produkcji Fontaine, nie wiem jak to czytać, sobie pod francuski język podchodzi. Bardzo ładne diody, bardzo ładne flary. Na kopareczka Hitachi, chyba ta koparka jest też w ETS-ie. Gdzieś ją widziałem, nie wiem czy to nie jest właśnie konwert modelu z Euro Truck Simulator. Tu mamy bardzo fajne diody, na przykład zobaczcie flary, bardzo ładnie to jest naprawdę zrobione. Wszystkie te oznaczenia, tutaj zobaczcie po tej stronie, wszystko jest. Fontaine, wszystkie te nalepki dotyczące numeru ramy, wszystkie te ładowności pierdały, zobaczcie, linki, przewody hydrauliczne, no naprawdę kawał dobrej roboty, jeśli chodzi o tę naczepę. Ubolewam tylko nad tym, że nie ma tutaj, na przykład w tym Kenworthie, bądź na naczepie, świateł tych ostrzegawczych, czyli tych, aj, klęcz nie ma zaciągnięty. Gdzie to jest ciśnienie odręcznego? Że możemy zrobić koguty pomarańczowe, no tego niestety nie ma, przynajmniej nie ma tutaj zaimplementowanego. Dobra, musimy się troszeczkę pogimnastykować.
troszeczkę tutaj wąsko jest. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, ale zanim wyjedziemy, zapytamy tak, najpierw o pogodę. Aha, czyli takie dosyć bez deszczu, ładna pogoda. I zapytamy o ruch. How's the flow looking for us up ahead? We got a bear in the grass up ahead. Go ahead and bag it down. Aha, niedźwiadków na trawie, czyli gdzieś tam misiaczki stoją. Nie, to miałem wcisnąć. Dobra, i lecimy z tym boksem. Tutaj też manewry nas czekają, bo muszę w lewo pojechać. Mam nadzieję, że tu mi żaden nie wyskoczy jakiś maruder. Nie skasuje mi tej pięknej naczepy. Nie wiem, widzę tutaj świateł czerwone. Ajajaj, i co? O, jest zielone. Jedziemy. O co ma pytała? O ruch, tak? Jaki jest przed nami? No bardzo nieduży w tej chwili. Dobrze ja jadę? Dobrze jadę. Stanową 45. Teraz takie małe wyjaśnienie odnośnie poprzedniego filmu z Freightlinerem Kaskadią, tam w roli głównej. Pierwszy film mój z Howlina. Tam małe takie rotacje na kanale powstały, że została usunięta ta wersja podstawowa tego filmu, czyli ta pierwsza, teraz wskoczyła wersja poprawiona. Oto w sumie informacja dla tych, co nie oglądali tej wersji podstawowej. Ona się różni tym, że tam wyciąłem 5 minut w trakcie filmu, momentu, kiedy mnie po prostu nie było i tam takie różne głosy odchodziły. Także mało interesująca rzecz. Także ta wersja poprawiona siedzi już na serwerze, można ją obejrzeć. Na końcu też dałem notatkę, że nie było żadnych pożegnań, po prostu po załadowaniu się paska do menu wywaliło mnie Prism 3D, wyskoczył, także już później nawet nie odpalałem gry, żeby to domontować. Rzuciłem to jak jest z informacją, że wywaliło mnie do pulpitu. No to jest niestety urok silnika tego Prism 3D. Zainteresowani wiedzą, jak kapryśny on potrafi być. Tutaj też w trakcie trasy może się zdarzyć, że mnie wywali. Także ja tam sobie zasejwuję grę w pewnym momencie, bo nie chcę ryzykować. No i ciekawe za... Aha. Już chyba wiem, za co mnie ścigają. Ale nie dogonili. O, jest takie dosyć średnie natężenie ruchu, no ale te właśnie ich hamowanie to jest kolejny błąd w gry. Strasznie wkurzało mnie to w ETS-ie jedynce, kiedy jechałem sobie po autostradzie, nagle pojazd sztucznej inteligencji przede mną zaczął heblować. Już mu w bagażniku siedziałem, no niestety taka to jest gra.
czekaj, czy zaraz to będzie spadnik znowu? A ja... To co oni chcą ode mnie tak naprawdę? No, running a red light. Ja nie wiem, kiedy ja przejechałem na czerwonym świetle, no ale to jest właśnie to. Nie kojarzę, żebym na czerwonym wjechał. To jest policja. Trzeba ją po prostu wyłączyć w grze i będzie wszystko w temacie. Pytacie mnie, miałem takie pytanie odnośnie, skąd tę grę pobrać, nie grę, źle, wróć. Skąd pobrać tę modyfikację, czyli mapę Regeneral V7, zrobioną przez Ivana. No jest problem, i to jest dosyć specyficzny problem, bo to wszystko siedzi na serwerach FileFront amerykańskich. No jest FileFront, GameFront to jest jeden diabeł, do jednego koszyka można to wrzucić. Niestety GameFront ma blokadę regionalną, czyli to jest jedna z wielu głupot, jakie stosują amerykańskie firmy. Ale niestety mają do tego prawo, my tylko możemy się denerwować i kombinować po prostu. Próbować znaleźć obejście. No i z GameFronta Polacy mają problem pobrać jakikolwiek plik. Trzeba to robić przez bramki proxy, tam kombinacje tworzyć, nie zawsze to się udaje. Mnie się udało te mapy właśnie w ten sposób pobrać, ale... Jest opcja, znalazłem tę mapę na serwerze Forshared jakiegoś tam użytkownika i podam wam po prostu link do tej mapy. Z drugiej strony tworzę blog, w którym będą wszelkie możliwe informacje odnośnie mojego kanału. Będą tak zwane FAQ, czyli często zadawane pytania, będą takie podstawowe informacje na temat kanału. A gdzieś tu zjazd będzie. Nie, jeszcze nie. I będzie lista modyfikacji, jakie stosuję, zarówno w Howlinie, jak i w ETS-ie dwójce i będą do tych modyfikacji linki zamieszczę, także nie będzie to jakaś paczka całościowa, ponieważ no, chcę być fair i z szacunkiem do autorów modyfikacji podejść, bo z tego co wiem, to kilka modyfikacji jest takich, że autor sobie nie życzy udostępniania ich po prostu na innych forach, czy tam bez zgody, bez podania autorów. No jakby stworzył taką paczkę, to po prostu byłoby to naruszenie tych zasad, które tam sobie wyznaczyli moderzy. Także po prostu podam wam listę modów z linkami, skąd możecie je pobrać. I dzięki temu też możecie sobie dostosować te modyfikacje pod siebie, nie musicie ich przecież, tak jak było to na przykład w paczce, często nazwy tych modów były dziwne, nie wiedzieliście do czego one się odnoszą. Chyba o ruch pyta. Najpierw trafik. Dlatego postanowiłem zrobić to na zasadzie odnośników, że moglibyście sobie pobrać te mody po prostu sami. Każdy oddzielnie. Myślę, że jest to lepsze rozwiązanie niż gotowa paczka, gdzie ja cały czas żongluję tymi modyfikacjami, non stop sobie zmieniam, szukam nowych, dodaję, odejmuję. Także sami zdecydujecie, którą modyfikację chcecie sobie zainstalować. I będziecie przynajmniej wiedzieć, które ja mam zainstalowane. No, na tym blogu, ja wiem, nie będzie tam jakiś pojawiających się systematycznie informacji. Już dwa wpisy zrobiłem, dwa wpisy odnośnie mojego kanału, jak to się wszystko zaczęło i co na nim jest, oraz drugi wpis jest w tej chwili jako ten FAQ, czyli najczęściej zadawane pytania, mówiąc po polsku. Czyli tam znajdziecie odpowiedź na zadawane mi, może nie dla mnie, ale... Ajajaj. Zagapiłem się. No, takie pytania, na które sam często szukam odpowiedzi, przeglądając różne filmy. To kolejny błąd gry. Policyjny samochód w barierce. Dobra, gdzieś tutaj będzie zjazd chyba. Tak, będzie zjazd niedługo.
przydałby się na parking wjechać, tam jest parking, ale na niego wjazd jest jakiś dziwny do tego parkingu, nie wiem tak naprawdę, gdzie tam wjechać. O, J-Brake bardzo ładnie chodzi. Musimy troszeczkę wywinąć. Ciągnę za sobą sznurek pojazdu, ale szybciej nie pojadę. W górach jesteśmy. Gdzie ten wjazd na parking jest? Czyżby tutaj gdzieś? Nie wiem. Dobra, jedziemy w nocy. Trudno się mówi. Która jest godzina? 1024. Dobra, ja tutaj odbijam. Tu mam roboty do wykonania. Aj, te przycinki. Źle wjechałem. Muszę tędy. No tak. To ciekawe, co ja tutaj odmalowałem za manewr. Przecież elegancko sobie tutaj przejechałem. Aha. Aj. Tak to jest w nocy, jak się jeździ. Nie wyjadę stąd teraz. A może wyjadę? No i niezły fail teraz zrobiłem. No i co? Kamera. A zaraz, właśnie, przecież wiem, w czym problem. Więc poczekam, jak ciśnienie w hamulcach wzrośnie. Mam ja załączony ten wstęp. Nie mam ręcznego. Chcę wyjechać teraz. Nie wyjadę. A to jest, jak się po nocy jeździ. Aha, zawis całkowicie. Dobra, jedyne co mogę zrobić, to z kamery zero postawić ciężarówkę na drogę. No nie mam innego wyjścia, no. Takie są uroki jazdy w nocy. Też bez rewelacji mi tu postawiło. Ta gra to mnie dobija dosłownie. To przerysujemy naszą naczepę ładną. Ale nie wiem, czy ja tu się wgramolę w ogóle. Nie wiem, jakie mam tutaj jechać. Wiem, że ta droga na pewno tutaj istnieje. Teraz zarzucimy ręczny. Dziwna sprawa. Nie, no dobrze, jadę. Tu jest wjazd, tu był parking, tam był parking, aha, tam był wjazd. Właśnie, strasznie wysoka maska jest tego Kenwortha, nie widać w ogóle, gdzie są. To jest zakręt. Czy to jest ta droga? Tak, to jest ta droga. Oj. Czy ja tutaj przejadę?
Teraz się znowu gdzieś pierdzielę w jakiś wyłom. Niestety, chyba nie jest stworzona do tej naczepy. Zobaczymy. Trochę failogród wyszedł, no ale trudno się. Ta naczepa się tutaj nie nadaje, jest źle zrobione w ogóle. Potrzebny jest kurs tą koparką po takiej drodze. Po prostu nie jest to dobry pomysł. Tutaj naczepę to tylko i wyłącznie z drewnem, żeby jechać. Tak naprawdę. Sami widzieliście, co się dzieje. Teraz tak naprawdę nie było tam drzewa żadnego. Ja nie wiadomo, o co zawadziła ta naczepa. Tu jest ona troszeczkę za długa. Teraz tak, o, tu jest gwiazd. Też nie wiadomo. O, i zawisł. No właśnie, to jest to. Jedziemy w dół. Źle jest to wszystko rozwiązane. No. Po prostu najzwyczajniej w świecie zawisła. Przejechałem. Znowu kamera zero. No i takie to uroki. Nie pomyślał człowiek, że z tą naczepą tutaj nie powojujemy. Ciekawe, jaki teraz ciągnik postawi. Pewnie w poprzek. O, tragedia. A, teraz to już w ogóle. Ale. Nie no, totalnie bez sensu to jest. Spróbujemy ją jeszcze raz postawić tutaj na większym odcinku. O. Jaja, jak beret. To jest Howling, nikt nie mówi, że będzie łatwo. Ale jaja. Jakie uszkodzenia. Nie wiem jak to zrobić, tak bym zaraz to miał ręce i nogi. Nie tak to miało wyglądać wszystko. Czyli jest błąd po prostu twórcy mapy. Nie powinien tej naczepy dawać tutaj w te rejony. No dobra, przemęczymy się. No, niezbyt to profesjonalnie wygląda. Tutaj też nie podjadę pewnie. No, za niska jest po prostu. Dobra, przemęczymy się ten odcinek, a już pojedziemy z drewnem następny kurs, bo to jest bez sensu po prostu. No właśnie. To jest to.
teraz, gdzie? W lewo czy w prawo? W prawo. Zawiśniemy? Nie, nie zawisł, dobra. Jedziemy dalej w takim razie. Gdzieś tu zaraz będzie miejsce docelowe. Sprawdźmy. No już niedługo. Będzie bum. Nie, nie będzie, na szczęście. Jesteśmy na miejscu. Trochę nas to kosztowało. Ale zaraz, jak teraz tutaj zaparkować? Wzdłuż. Tak. Nie wiem, jak to parkować. Tak, wzdłuż. Dobra. Jaja, jak beret. Znowu wisimy. Poszło jakoś. Nie zaparkuję teraz. Nie wiem, bez sensu teraz. Co mogę tutaj robić teraz? Znowu to samo. Zachciało mi się pchać w takie rejony lasu, no. Nie wiem, jak to zaparkować. Dobra, próbujemy inaczej. Wielu perturbacjach się udało. Ale nie tak to miało wyglądać. Dobra, się puszczę. Puszczę ten film, bo... No i teraz pytanie, czy znowu mi nie wywali do Windowsa. Nic nie zarobiłem. Ale fail. Zapiszę sobie na wszelki wypadek tę grę. Tak. Zaraz zobaczymy, czy można w ogóle drewno przewieźć z tej spedycji. Wydaje się, że tutaj chyba jest. Tak, tutaj.
A nie, tutaj jest garaż, to nie. Tutaj. No, tutaj już będzie normalnie. Będziemy wieźć drewno do Fresna. Dobra, to w następnym kursie sobie pojedziemy. W następnym filmie sobie pojadę tutaj. Także co? Koniec jazdy na dziś. Dziękuję za oglądanie. Troszeczkę odcinek taki ni w pindę, ni w oka, jak to mówią, no ale... Nie odpowiem ci na temat ruchu, bo jestem w lesie. Tak jak mówiłem, ni w pindę, ni w oko ten odcinek. Widać błąd, autor mapy popełnił, że puścił tutaj w ogóle taką naczepę nisko podwoziową z do ładunków tych ponadnormatywnych, no ale to jakoś udało nam się przebrnąć. Także do zobaczenia, do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!